Panie profesorze, czym byłaby nowoczesna kardiologia inwazyjna bez innowacyjnych, nowoczesnych technologii? Kardiologia interwencyjna to jest w ogóle innowacyjna metoda. Przypominam, że to jest taka dziedzina, która jest pomiędzy farmakoterapią a kardiochirurgią. Opiera się o zabiegi, o techniki zabiegowe, naprawcze, które są wykonywane z małego dostępu, a więc wszystkie innowacje właśnie są związane z kardiologią inwazyjną. Dzisiaj też często mówimy, że kardiochirurgia od kardiologii inwazyjnej nie tak bardzo się różni, dlatego że leczymy podobne choroby, leczymy podobne schorzenia, natomiast techniki są mniej inwazyjne w kardiologii interwencyjnej niż w klasycznej kardiochirurgii. Ale też kardiochirurgia się unowocześnia. Postęp dla kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej jest tylko możliwy dzięki innowacjom. A jakie są z tego korzyści dla pacjenta? To są ogromne korzyści, dlatego że mamy krótszy czas hospitalizacji wynikający z mniejszej traumatyzacji, z mniejszego uszkodzenia poprzez drogę dostępu. To są lepsze wyniki, mniejsza śmiertelność, to jest poprawa rokowania pacjentów. Także wszystkie te najważniejsze rzeczy pod względem medycznym w tak zwanych twardych punktach końcowych są korzystne. Widzimy to w wielu publikacjach, opracowaniach naukowych. Dla pacjentów jest to lepsza jakość życia, jest to większy komfort, i jest to, no, możemy powiedzieć, spokojnie przedłużenie życia. Krótsza hospitalizacja to też oszczędności dla systemu. To jest kolejny aspekt, czyli mamy już publikacje naukowe, mamy komfort dla pacjenta i kolejną rzeczą systemową oczywiście jest oszczędność w systemie, dlatego że w tym samym budżecie może się zmieścić więcej pacjentów leczonych, czyli większej ilości pacjentów jesteśmy w stanie dostarczyć tą nowoczesną pomoc, co powoduje, że powinniśmy osiągać populacyjnie lepsze wyniki leczenia. Panie profesorze, a czy dostęp do nowoczesnych technologii wszczepialnych w Polsce jest porównywalny z innymi krajami Unii Europejskiej? Niekoniecznie, dlatego że mamy takie narzędzie teraz w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym i jestem jednym z koordynatorów tego narzędzia dla całej Europy, w którym porównujemy różne techniki zabiegowe przez ich występowanie w odniesieniu do 1 miliona populacji. W Polsce jesteśmy bardzo dobrzy w zakresie technik wieńcowych, nawet skomplikowanych zabiegów w chorobie wieńcowej, natomiast wyraźnie odstajemy w zakresie zastawek, szczególnie leczonych przez skórnie, a więc tych małoinwazyjnych. Tutaj jesteśmy troszkę z tyłu, powinniśmy nadganiać, a więc wszelkich interwencji strukturalnych, a szczególnie słabo stoimy w zakresie przezskórnych pomp wspomagających lewą komorę w trakcie zaawansowanych zabiegów kardiologii interwencyjnej. Chcielibyśmy jeszcze zapytać o projekt zarządzania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zabrakło w nim nowych technologii, na przykład obrazowania wewnątrznaczyniowego. Jakie znaczenie ma to dla pacjentów z niewydolnością serca? Co należałoby zmienić? Projekt zarządzania jest jeszcze projektem, więc mam nadzieję, że stanie się nieco powstanie w wersji zmodyfikowanej. Owszem, dwa takie zakresy, o które ubiegamy się od wielu miesięcy, nawet bym powiedział od roku, dwóch, to jest lepsze obrazowanie. Mamy dzisiaj metody mierzenia ciśnienia wewnątrzwieńcowego, tak zwana rezerwa wieńcowa. Mamy ultrasonografię wewnątrzwieńcową, czyli USG wewnątrz naczynia, a potrzebujemy jeszcze optycznej koherentnej tomografii OCT. To byłoby dodatkowe narzędzie, które pozwala nam precyzyjnie wykonywać zabiegi angioplastyki. Czekamy, tego jeszcze nie ma. I dodatkowo właśnie te wspomniane pompy przezskórne, czyli zabezpieczenie lewej komory takim mini sztucznym sercem podczas zaawansowanych zabiegów. Na te czekamy najbardziej procedury i dodatkowo poprawę finansowania w ostrych zespołach wieńcowych. Mamy nadzieję, że wszystkie te głosy zostaną uwzględnione w nowym zarządzeniu, a projekt jest tylko projektem.